Cześć, z tej strony Ewelina Gac, a to jest podcast Z końca świata. Dzisiejszy odcinek będzie dość nietypowy, bo to nie ja będę mówić. Zaprosiłam cztery wyjątkowe kobiety, które będą opowiadały o tym, jak wyglądają święta za granicą. Będą to opowieści poparte doświadczeniem, no bo dziewczyny spędzały święta i w Holandii, i w Norwegii, na Malcie i na słonecznej Sycylii. Dzisiaj porozmawiamy o świętach Bożego Narodzenia. Zaczynamy! Zacznijmy od Holandii. O niej opowie Kasia, która prowadzi blog Polska po godzinach, ale w Holandii mieszkała i studiowała przez kilka lat. Dlatego o bożonarodzeniowych tradycjach, ale nie tylko, zna się naprawdę dobrze. W Holandii atmosferę świąt można poczuć już troszeczkę wcześniej, bo takim najważniejszym dniem świątecznym będzie chyba bardziej 5 grudnia. Oczywiście 25-26 to ciągle są dni wolne od pracy, często spotyka się z rodziną, ale to ten 5 grudnia ma taką największą chyba dawkę magii w sobie. Nazywa się Sinterklaas, czyli tak jakby Święty Mikołaj, Mikołajki. I tak jak powiedziałam, ma miejsce 5 grudnia. I co się wtedy dzieje? To jest właśnie ten dzień, kiedy przyjeżdża Mikołaj i obdarowuje dzieci tymi największymi i najważniejszymi prezentami. Mikołaj nie przyjeżdża na saniach, tak jak czasami nam się wydaje, tylko przybywa na koniu wraz z czarnymi Piotrusiami, którzy są jego takimi pomocnikami. Często dlatego dzieci zostawiają w butach marchewkę dla konia, aby potem nad ranem znaleźć w nich jakieś drobne upominki. Pod wieczór, po pracy, po szkole rodziny spotykają się we własnym gronie, obdarowują się prezentami, ale też obdarowują się wierszykami. W wielu domach, o których wiem, był taki zwyczaj, żeby pisać o sobie wierszyki, to znaczy każdy losował jakiegoś członka rodziny, pisał o nim jakiś krótki poemat. Często wręczano sobie wtedy też czekoladowe literki, takie, na jaką literę się zaczynało imię obdarowywanego. Czytano wspólnie te poematy, rozpakowywano prezenty. No i przy okazji Holendrzy wtedy lubią sobie zjeść takie słodycze, które rzeczywiście pojawiają się tylko i wyłącznie na święta, czyli papernote, krautnote i speculaas, czyli to będą takie mocno korzenne ciasteczka w różnych kształtach. Papernote i krautnote przypominają trochę wyglądem karmę dla psów, ale są bardzo, bardzo smaczne i bardzo aromatyczne. A speculaas to będą bardziej takie kruche pierniczki między pierniczkami a herbatnikami. Zobaczycie też w okolicach świąt w sklepach dużo marcepanów. Atmosferę świąt można poczuć jednak już zdecydowanie wcześniej, ponieważ po święcie Marcina, czyli po 11 listopada, bodajże pierwszy weekend po tym święcie, obchodzi się Sinterklaasintocht, czyli takie święto przybycia świętego Mikołaja do Holandii. Holendrzy wierzą, że święty Mikołaj wcale nie mieszka w Japonii, wcale nie nosi takiej charakterystycznej czapeczki, nie wygląda tak jak ten Mikołaj z reklamy Coca-Coli, tylko że jest rzeczywiście ubrany w strój biskupi, czerwony, ale jednak wyraźnie kościelny i przybywa do Holandii z Hiszpanii. I Sinterklaasintocht to jest takie wielkie święto, co roku organizowane w innym mieście, ale też wszystkie większe miasta robią swoją mniejszą imprezę, w której właśnie świętuje się to oficjalne przybycie Mikołaja do Hiszpanii. Najczęściej Mikołaj przybywa łodzią, a nie saniami, więc często punktem startowym tej imprezy będzie port, w którym to Mikołaj wita się z łodzi z zebranymi, po czym przesiada się na białego konia i w otoczeniu swoich czarnych Piotrusiów, tych pomagierów, przebywa ulicami miasta, żeby przywitać się z dziećmi. Czarne Piotrusie w tym czasie biegają wokół niego, rozdają słodycze, robią jakieś psikusy, droczą się z dziećmi. Także jest to taka forma parady, która już ma nas w ten świąteczny klimat wprowadzić. Ciekawy jest też ten temat rezydencji Mikołaja w Hiszpanii, bo w sumie chyba nie znam żadnego innego kraju, w którym wierzono by, że Mikołaj przybywa do dzieci w zimę z Hiszpanii. Wiemy, że święty Mikołaj oryginalny, pierwowzór, był po prostu biskupem tureckim. W wielu krajach, łącznie z Polską, chyba chcemy wierzyć, że Mikołaj na co dzień mieszka w Laponii.
A tu, proszę bardzo, ta Hiszpania. I też szukałam informacji, skąd ta Hiszpania się wzięła. I tutaj niestety nie ma jakiejś bardzo mocnej teorii, przynajmniej ja nie znalazłam. Być może jest to po prostu kwestia rymu, bo w jednej z piosenek z takich starszych było powiedziane, że Mikołaj przywozi oranie fanspanie, czyli pomarańcze z Hiszpanii i może w związku z tym założono, że skoro je przywozi, to z tej Hiszpanii właśnie przybywa. Natomiast ciekawe jest to, że w tym momencie już mówi się dzieciom, że Mikołaj może oczywiście przynieść albo prezent, albo rózgę. Natomiast bardzo długo straszono dzieci, że jeśli będą niegrzeczne, to Mikołaj zabierze je ze sobą. No więc jeśli chodzi o to, żeby być zabranym do Hiszpanii, to myślę, że tutaj ta groźba jest rzeczywiście mało straszna i przynajmniej ja nie miałabym absolutnie nic przeciwko, gdyby za moje grzeszki Mikołaj zabrał mnie do Hiszpanii ze sobą z powrotem. Mnie w tej całej historii holenderskiej najbardziej zainteresowały dwa tematy, mianowicie postacie czarnych Piotrusiów oraz to przebywanie z Hiszpanii świętego Mikołaja i o tych dwóch rzeczach chciałabym opowiedzieć. Jeśli chodzi o czarnych Piotrusiów, to naprawdę w ostatnich latach, w ostatniej dekadzie temat stał się bardzo, bardzo gorący i mocno dzieli społeczeństwo, no bo rzeczywiście mamy taką tradycję, w której biskup dostojny, biały, wysoki, rosły jedzie na koniu, a wokół niego ci pomagierzy, którzy są, mają czarne buzie. I mamy tutaj wielką debatę na temat tego, czy to są czarnoskórzy, czy to są może czarni od sadzy, czy Mikołaj traktuje ich w porządku, czy to są słudzy, jak do tego wszystkiego podchodzić. Wiem też, że ten temat obijał się już nawet na jakichś międzynarodowych forach, jeśli się nie mylę, to nawet ONZ-u, więc no, historia jest naprawdę ciekawa i rzeczywiście wzbudza emocje z roku na rok, w miarę jak społeczeństwo holenderskie jest coraz bardziej wielokulturowe, to tym bardziej ten temat się pojawia. Zaczęłam więc szukać trochę o genezie tej całej tradycji i według moich informacji pewien rysownik w XIX wieku chciał zilustrować historię o świętym Mikołaju, w którym było rzeczywiście napisane, że święty Mikołaj miał jakichś tam pomocników i wtedy, to było całkiem normalne, namalował tych pomocników jako czarnoskórych. Cóż, no 150 lat minęło, właściwie 170 i być może te standardy się trochę zaczynają zmieniać. Chociaż szczerze mówiąc, jest pewien urok w tym wszystkim, bo kiedy święty Mikołaj przemierza miasta, to wiele z holenderskich dzieci się przebiera za czarnych Piotrusiów. No i musicie sobie wyobrazić takie słodkie blondyneczki z loczkami, małe aniołeczki, które malują buzię na czarno, udają, że są czarnoskóre, przywdziewają do tego takie kolorowe stroje, w których zawsze występuje Zwarty Pit. I muszę przyznać, że to wygląda całkiem uroczo, ale rozumiem też tę debatę i jej cel. Także zobaczymy, może będziemy świadkiem zmiany tej tradycji. Jak wygląda Boże Narodzenie na Malcie? O tym opowie Karolina z bloga Rude i Czarne. Na Malcie mieszka już 3,5 roku i dziś podzieli się z nami tym, jak wygląda okres bożonarodzeniowy na tej słonecznej wyspie. Boże Narodzenie na Malcie jest zdecydowanie jednym z najważniejszych świąt na Malcie z racji tego, że Malta jest bardzo katolickim krajem. 97% ludności Malty to są katolicy, więc nie bez powodu jest to bardzo ważne święto. To można też zauważyć w dekoracjach, które są bardzo bogate na Malcie. Takim czasem przypominają trochę amerykańskie kiczowate dekoracje. Jest zawsze bardzo kolorowo, jest mnóstwo światełek. Już w listopadzie pojawiają się pierwsze dekoracje, już początkiem listopada pojawiają się pierwsze dekoracje świąteczne. Na rondach stawia się szopki, a często w oknach domów pojawiają się też takie własne domowe szopki z plastikowymi figurkami, z lampkami. Wszystko musi się świecić, błyszczeć i zachwycać, więc tego naprawdę jest na Malcie mnóstwo dookoła. Co ciekawe, jest troszkę inaczej, jeżeli chodzi o dni wolne od pracy na Malcie, bo wolny jest jedynie 25 grudnia, czyli pierwszy dzień świąt. I 24, czyli nasza Wigilia i 26 grudnia to są dni robocze, więc normalnie się wtedy pracuje. Natomiast 25 to jest taki właśnie świąteczny dzień na Malcie. I co ciekawe, nie mają Maltańczycy takiej Wigilii, jak my ją rozumiemy. Natomiast o północy z 24 do 25 grudnia idą oni na mszę o północy, czyli taką naszą pasterkę byśmy to nazwali.
I co ciekawe, po powrocie z tej mszy o godzinie 1 w nocy rodziny zasiadają do wspólnego, bardzo wczesnego świątecznego śniadania. To jest taka maltańska tradycja po powrocie z mszy. I ten pierwszy dzień świąt, 25 grudnia, to jest zawsze dzień zarezerwowany dla rodziny, czyli wtedy jest taki wspólny świąteczny lunch. Często odbywa się on w domach, ale także często Maltańczycy decydują się na to, by iść wtedy do restauracji, zarezerwować sobie na przykład całą restaurację albo olbrzymi stolik. Oczywiście rodziny maltańskie są spore i często mówi się, że na Malcie każdy jest czyimś kuzynem, z racji tego, że podobno każdy jest w jakiś sposób z kimś na Malcie spokrewniony. Wtedy tradycyjne desery się spożywa, zrobione z daktyli, orzechów, kakao czy migdałów. Oczywiście taką tradycją lokalną jest pieczony kurczak czy indyk, który zawsze musi być w ten pierwszy dzień świąt zrobiony. Dzieci dostają prezenty od Mikołaja. Nie dostają one ich w Wigilię, tylko dostają je w noc z 24 na 25 grudnia. A w Walecie wolontariusze zbierają zawsze składki charytatywne dla bardziej potrzebujących. Zdarzają się też na pewno jarmarki. Tak naprawdę taki pierwszy z prawdziwego zdarzenia był w tamtym roku, w 2019, w Walecie, naprawdę potężny jarmark, który zrobił na nas wrażenie, ale tak naprawdę każde takie mniejsze nawet miasto, miasteczko ma swój taki jarmark własny z grzanym winem, którego aromat się roztacza dookoła, lampkami. Oczywiście jest to zupełnie inna atmosfera, bo przecież nie ma na Malcie śniegu, jest kilkanaście stopni, a dookoła są palmy. Ale Maltańczycy potrafią tak czy siak piękną atmosferę świąteczną stworzyć. Na ulicach z głośników można usłyszeć kolędy, no a też bardzo popularne są takie koncerty, wieczorki kolędowe w kościołach czy w teatrze nawet, na które udają się całe rodziny maltańskie. No i tradycją jest też bardzo ważną zwiedzanie szopek i tworzenie takich szopek, które naprawdę na Malcie potrafią być bardzo imponujące. Często się poruszają w nich różne postacie, leje się w nich woda z takich malutkich fontan, świecą się światła, także naprawdę potrafią być imponujące. No i też na pewno warto wspomnieć taką wioskę świąteczną niedaleko portu Nagozo, która ma przypominać Betlejem, więc jest ona bardzo popularna wśród rodzin, ale też wśród par czy starszych. Są tam aktorzy, którzy odgrywają swoje role, żywe zwierzęta, a też tradycyjne potrawy, które można spróbować. Więc to jest tak w skrócie tradycje maltańskie w święta Bożego Narodzenia, troszkę inne niż w Polsce, ale na pewno warto je kiedyś poznać bliżej osobiście. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w Norwegii, dziś opowie o nich Sylwia z kanału Kierunek Norwegia. Sylwia z perspektywy 4 lat opowie, jak wygląda okres bożonarodzeniowy w Norwegii. Dzień dobry, nazywam się Sylwia Smukowska, prowadzę bloga Kierunek Norwegia i opowiem Wam dzisiaj trochę o świętach Bożego Narodzenia w Norwegii. Święta Bożego Narodzenia w Norwegii tak naprawdę zaczyna być czuć już w listopadzie. To już wtedy witryny sklepowe zostają przystrojone najróżniejszymi ozdobami świątecznymi, no i półki uginają się zarówno od świątecznego jedzenia, jak i od świątecznych ozdób. Pierwszą rzeczą, która przychodzi mi na myśl o Bożym Narodzeniu w Norwegii, są spotkania przedświąteczne, takie po prostu bardzo mocno często zakrapiane imprezy filmowe, spotkania z przyjaciółmi, ze znajomymi. Tak naprawdę już w listopadzie pękają w szwach wszystkie restauracje popularne, knajpy, bary i tak dalej. Ludzie spotykają się, aby razem świętować. Jest to bardzo fajny powód do tego, żeby po prostu zorganizować fajną imprezę. O organizacji takiego właśnie świątecznego spotkania trzeba myśleć z dużym wyprzedzeniem, dlatego że najpopularniejsze restauracje są już zarezerwowane kilka miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Tak tradycyjnie ozdabianie domów i mieszkań powinno się rozpocząć pierwszego dnia Adwentu. Ale wiadomo, co roku to jest tak, że coraz szybciej przystraja się te sklepy, domy, mieszkania i tak jak już Wam wspominałam, tak naprawdę od listopada już te strojenie jest w toku. W Norwegii bardzo popularne są jednokolorowe białe lampki. Bardzo rzadko spotyka się tutaj kolorowe, migające lampki. Raczej są to stonowane właśnie te kolory bieli, odcienie żółtego, tak żeby to wszystko wyglądało w miarę spójnie.
Popularne jest również zapalanie świec w czasie adwentu, czyli każdej kolejnej niedzieli zapala się jedną świeczkę w oczekiwaniu właśnie na Boże Narodzenie. I to jest bardzo, ale to bardzo popularne w Norwegii i tych świec adwentowych jest naprawdę spory wybór. Czas adwentu to również czas kalendarzy adwentowych i tutaj najlepiej, jeżeli takie kalendarze zrobione są własnoręcznie, czyli na przykład papierowe torebki pełniane są drobiazgami, które każdego dnia umilają właśnie oczekiwania na święta. To nie są tylko prezenty dla najmłodszych, takie kalendarze przygotowuje się na przykład również w pracy dla swoich kolegów czy dla partnerów. Tam są słodycze czy tam inne małe upominki. Ważnym dniem jest 13 grudnia, jest to wspomnienie męczennicy świętej Łucji z Syrakus i ten dzień jest naprawdę bardzo mocno obchodzone, zwłaszcza w szkołach, w przedszkolach. Ten dzień zaczyna się od uroczystego pochodu. Na przodzie idzie właśnie dziewczynka, kobieta, przebrana za świętą Łucję. Ona ubrana jest w białą szatę i na głowie ma wianek z palącymi się świeczkami. Często teraz ze względów bezpieczeństwa zastępuje się te świeczki lampkami. Wiadomo, żeby nic się nie stało. Za nią idą inne dzieci albo inne kobiety, młodzież, również ubrane w białe szaty i wszyscy śpiewają uroczyste pieśni. I symbolem tego dnia są również szafranowe bułeczki o najróżniejszych kształtach. Dzień Świętej Łucji jest też nazywany Świętem Świat. Tak tradycyjnie święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się już dla wielu osób 23 grudnia wieczorem. To jest tak zwana Mała Wigilia. Tradycyjnie ubiera się wtedy choinkę, sprząta się dom, przygotowuje się świąteczne jedzenie. I ogląda się również różne świąteczne programy i jest taki program, który ogląda ponad milion Norwegów, czyli 1/5 mieszkańców tego kraju. W tym programie śpiewane są świąteczne piosenki, rozmawia się o świętach Bożego Narodzenia z zaproszonymi gośćmi. To jest absolutny świąteczny hit telewizyjny. 24 grudnia, czyli Wigilia. Osoby wierzące udają się tego dnia oczywiście do kościoła na uroczystą mszę. Następnie rozpoczyna się kolacja wigilijna, która nieco różni się od tradycyjnej wigilii w Polsce. Przede wszystkim różnią się potrawy, dlatego że na wigilii norweskiej królują mięso. Najpopularniejsze norweskie potrawy wigilijne to m.in. suszone owcze żeberka, które pachną naprawdę bardzo, ale to bardzo specyficznie, pieczony boczek z mocno chrupiącą skórką, który jest niesamowicie, słuchajcie, tłusty i ryba z łogu. To jest już hit świąteczny i to jest bardzo specyficzna potrawa, która bardzo specyficznie pachnie, żeby nie powiedzieć, że śmierdzi przed przyrządzeniem. To bożonarodzeniowe menu w Norwegii różni się w zależności od regionu. Inne potrawy królują na stołach na zachodzie kraju, a inne na przykład na północy. Dlatego tutaj też te tradycje różnią się w zależności od regionu kraju. A po kolacji oczywiście śpiewanie kolęd, odpakowywanie prezentów. Także tak jak widzicie, to akurat nie różni się aż tak mocno od tego, co mamy w Polsce. Pierwszy i drugi dzień świąt to jest czas spotkań z bliskimi, uroczyste obiady świąteczne. Osoby wierzące chodzą wtedy do kościoła na uroczyste msze. Odwiedza się też bardzo często właśnie cmentarze. Święta Bożego Narodzenia są również dniami ustawowo wolnymi od pracy. I na koniec mam dla Was kilka ciekawostek. Zaczniemy od choinki. Norweska choinka często oprócz bombek i lampek ma na sobie również małe flagi Norwegii lub ozdoby w kolorach narodowych, do których Norwegowie są bardzo mocno przywiązani. Jeżeli chodzi o dzielenie się opłatkiem podczas kolacji wigilijnej, to absolutnie nie jest to powszechny zwyczaj w Norwegii, tak samo jak przygotowywanie 12 potraw na świąteczny stół. To popularne jest wspólne budowanie domków z piernika. Czasami spotykają się całe rodziny i razem pieką pierniki i robią wspólnie te domki piernikowe. Czasami w firmach organizuje się konkursy właśnie, zwłaszcza w dużych firmach, gdzie pracownicy podzieleni na jakieś grupy rywalizują pomiędzy sobą i właśnie budują te piękne domki z piernika. Bardzo wielu Norwegów spędza święta Bożego Narodzenia nie u siebie w domu czy w mieszkaniu, ale wyjeżdża do domków takich letniskowych. One często są w górach, nad jeziorami, w lasach i tam odpoczywają, tam wspólnie spędzają święta Bożego Narodzenia. A jeżeli pozwoli pogoda, to jeżdżą też oczywiście na nartach, które Norwegowie kochają. Przed świętami większość opakowań produktów zmienia szatę graficzną na świąteczną i na przykład świąteczne opakowania ma mleko, masło i wszystkie takie inne produkty. No i święta Bożego Narodzenia to też jest bardzo słodki czas, dlatego że produkuje się i sprzedaje wtedy rekordowe ilości słodyczy. No i najpopularniejsze w Norwegii są te z dodatkami marcepanu oraz na przykład świąteczne ciastka, korzenne pierniczki. To tyle, jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia. Postarałam się Wam to skrócić, dlatego że tych zwyczajów jest bardzo dużo, czas mam ograniczony. Ale tak jak widzicie, święta Bożego Narodzenia w Norwegii aż tak mocno nie różnią się od tych, jakie znamy w Polsce. Wesołych świąt!
Moim ostatnim gościem będzie Ania, znana jako Pizza Girl Patrol. Opowie o tym, jak wygląda Boże Narodzenie na Sycylii. Jeśli słyszeliście już troszkę o świętach we Włoszech, to na pewno nie będziecie zaskoczeni, że święta na Sycylii są troszkę inne. O tym usłyszycie w ostatniej części tego odcinka. Już od pierwszych dni grudnia w powietrzu na Sycylii zaczęła się unosić świąteczna atmosfera. Ulice zostały pięknie przystrojone kolorowymi migającymi lampkami, na witrynach sklepów pojawiły się świąteczne ozdoby, a na placach jarmarki, na których można było kupić wiele pysznych regionalnych produktów, na przykład kremów pistacjowych wyrabianych właśnie na Sycylii. Jednym z najbardziej charakterystycznych symboli świąt w całych Włoszech są i presepi, czyli bożonarodzeniowe szopki, przedstawiające moment narodzin Chrystusa. Można je spotkać właściwie na każdym kroku, a wykonywane są często w naprawdę bardzo kreatywny sposób. Sycylijczycy wkładają naprawdę dużo starań w wykreowanie świątecznej atmosfery, jednak piękna pogoda, 20 stopni na termometrze i pomarańcze dojrzewające na licznych drzewach sprawiały, że mimo wszystko ciężko mi było zrozumieć, jakie święta się zbliżają. To Let It Snow czy Very Merry Christmas rozbrzmiewające z licznych głośników umieszczonych na ulicach mniejszych sycylijskich miasteczek jakoś tak średnio mi się komponowała z ogólnie panującą, no dość wiosenną atmosferą. Jedynie Etna z leżącym śniegiem na szczycie troszeczkę im przypominały, że no, jaka jest pora roku. No więc tak, już od samego początku grudnia próbowałam dowiedzieć się od znajomych z pracy, jak obchodzi się święta na Sycylii oraz jakie dania goszczą na wigilijnym stole. Bez skutku, ponieważ ze zdziwieniem patrzyli na mnie, gdy tłumaczyłam o naszych 12 potrawach i próbowałam rozszyfrować, jak to wygląda u nich. Włochy są bardzo zróżnicowane pod kątem tradycji i zwyczajów. Zupełnie inne rzeczy znajdziemy na wigilijnym stole u Mediolańczyka, Neapolitańczyka i Sycylijczyka. Co więcej, nawet w obrębie jednego regionu, takiego jak Sycylia, typowe potrawy i ich nazwy będą różnić się w zależności od miasta, a nawet w zależności od rodziny. Jest jednak jedna rzecz, co do której wszyscy mieszkańcy Katanii byli zgodni. Na wigilijnym stole musi zagościć skaczata katanezę. Co to jest? No więc ja w najśmielszych snach nie pomyślałabym, że coś na wzór pizzy może gdzieś na świecie stanowić jedną z tradycyjnych potraw świątecznych. Co to jest więc ta tajemnicza skaczata katanezę? Przypomina ona faszerowaną pizzę albo chleb. Sycylijczycy zajadają się nią głównie w okresie świąteczno-zimowym, jednak można ją znaleźć w wielu piekarniach, czyli panifici, przez cały rok. Do przygotowania ciasta używa się semoliny oraz drożdży. Jeśli chodzi o farsz, to w takiej najbardziej klasycznej wersji podaje się ją z sezonowymi warzywami, brokułami lub kalafiorem, ale występuje też w wielu innych kombinacjach. Jednym z najpopularniejszych składników farszu jest tuma, czyli typowo sycylijski ser. Poza tym na sycylijskich stołach świątecznych znajdziemy również smażonego dorsza, lasagne, involtini, salami z czarnej świni, regionalne sery i caponate. A co na deser? Wybór słodkości na Sycylii jest oczywiście bardzo szeroki. Cassata, cannoli, torrone, pasta di mandorle. Ale z tego, co udało mi się dowiedzieć, to właśnie crispelle di riso wiodą prym w okresie świątecznym właśnie w Katanii. Smażone są na bieżąco, na ogromnych patelniach, w specjalnych budkach zlokalizowanych w różnych częściach miasta i serwowane jako street food. Ich głównymi składnikami są ryż i miód, chociaż występują też w słonej wersji z anchois i ricotto. Innym popularnym deserem występującym w całych Włoszech w czasie świąt jest panettone, coś w stylu naszej polskiej babki, które na Sycylii urozmaicone jest w bardzo apetyczny sposób, oczywiście kremem pistacjowym. Jedynym momentem, w którym Sycylijczycy odrywają się na chwilę od jedzenia, jest przerwa na gry karciane, takie jak La Tombola czy Sette Emece. No i jakie są moje spostrzeżenia odnośnie Wigilii i świątecznego okresu na Sycylii? Więc po pierwsze, jakie są w okolicz na Sycylii? No jedzenie. To jest prawdziwy sens życia Sycylijczyków. Mogą o nim rozmawiać godzinami, a ja słuchać. Druga sprawa. Na tej
pięknej, słonecznej wyspie nie pije się zbyt dużo alkoholu, w trakcie świąt również. Dopiero kiedy zostałam zaproszona na Wigilię z pracy, zdałam sobie sprawę, jak bardzo nasze kultury są inne. Byłam pewna, że wspólnie ze znajomymi no napijemy się. W końcu na tym zwykle polegają wszystkie integracje, prawda? No nie na Sycylii. Na spotkaniu wszyscy przynosili coś do jedzenia. Panettone, świąteczną wersję kinderków albo ciasteczkę. Tylko jedna osoba zabrała ze sobą wino w prezencie. Ja poczęstowałam ich naszą polską wódką, sopicą orzechową. Bardzo chcieli jej spróbować, ale czysto degustacyjnie. Łącznie było nas jakieś 12 osób. Wszyscy żartowali, wykupiali się, rozmawiali. Nikt nie potrzebował do dobrej zabawy i angażujących rozmów alkoholu. Wydaje mi się, że w naszym kraju mimo wszystko tego typu spotkania świąteczne no, kręcą się wokół alkoholu, a nie jedzenia. No i trzecia rzecz. Z tego, co zauważyłam, podejście do świąt we Włoszech jest dużo bardziej na luzie niż w Polsce. Kiedy w Wigilię poszłam do piekarni odebrać skaczety pistacjowe w okolicy godziny 18, prawie wszystkie sklepy, włącznie z H&M-em, były dalej czynne. Z kolei 25 grudnia po południu nie widziałam żywej duszy na mieście. Razem z koleżankami mieliśmy wrażenie, że jedynymi ludźmi spacerującymi beztrosko po ulicy jesteśmy my, inni turyści. Mimo tego, że główne świętowanie przypada na nasz pierwszy dzień świąt, a nie Wigilię, to po południu wiele barów i restauracji było otwartych. Włosi albo po prostu mieszkańcy Katanii bardzo lubią spędzać czas poza domem, także z rodziną. Święta, tak jak i całe życie Sycylijczyków, kręci się wokół jedzenia. Może nie dzielą się opłatkiem przy stole i nie mają wielu pięknych tradycji, które my posiadamy. Jednak o więzi rodzinne i międzyludzkie dbają regularnie, codziennie, przez cały okrągły rok, nie tylko od święta. Myślę, że warto wziąć z nich przykład właśnie w tej kwestii. Chciałabym bardzo podziękować moim gościom za poświęcenie mi czasu i podzielenie się tymi ciekawymi historiami. A jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym, jak żyje się w Holandii, na Malcie, w Norwegii czy na Sycylii, w opisie podcastu możecie znaleźć namiary na Instagramie na dziewczyny. I jeszcze tak na sam koniec, jeśli chcielibyście opowiedzieć albo chcielibyście dowiedzieć się, jak wyglądają święta w innych krajach, to zawsze możecie do mnie napisać. Będę wiedziała, na jaki temat jest tak naprawdę popyt i zainteresowanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.